Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Jerzy Nasierowski, senior polskiego dziennikarstwa, wcześniej aktor, barwna postać, szczególnie dla ludzi pamiętających lata 70., 80. i 90., bo... Kryminalista. No, z jakimś tam stażem. Były kryminalista. Były kryminalista, no więc... No a teraz youtuber, ale też człowiek, który 30 lat temu napisał pierwszy tekst o tym, że Jarosław Kaczyński, wpływowy wówczas polityk, jest gejem. Miał pan być moim świadkiem, sąd zadecydował przynajmniej na razie inaczej, że nie można było pana przesłuchać. Moje pierwsze pytanie brzmi, skąd pomysł 30 lat temu na tekst Mąż Kaczyńskiego? Bo ja wiem, może zwany byłem także skandalistą. Nie czułem się nigdy skandalistą, po prostu wydawało mi się, że jestem osobą, do której się przyklejają jakieś takie sytuacje, sprawy, że można to podciągnąć pod miano skandalistów. Więc, ale na pewno nie, żeby tak błysnąć publicznie, no na pewno nośnym tematem. W każdym razie, ten tekst był w nie, ale jeszcze i potem był także w książce. Ale nie wiecie Państwo, że tam jest jeszcze ta, w książce jest taki wierszyk. Przyszedł rabi do kaczuszki, pozwól, ogrzeję twoje nóżki, którego autorem jest ten oto wtedy mój młody kolega, a obecnie pomocnik pani operator. Ale jakby powiedzieć, instynkt chyba, a może chęć takiego trochę obniżania tak zwanych autorytetów. A jaka była reakcja? No bo rabiej wspominał, że go tak brutalnie skoming-outowano. Natomiast Jarosław Kaczyński nie odnosił się do tego tekstu praktycznie, z tego co ja udało mi się znaleźć, przeszukać kwerendę, dość głęboko szukałem, nie znalazłem żadnego publicznego odniesienia. Nikt z dziennikarzy nie zadał mu tego pytania, a przynajmniej nie wydrukował zadania mu pytania, nie zadał mu tego pytania na wizji. Omijano ten temat z nim. Dziennikarze zawsze sobie myślę, że biorą pod uwagę, czy jeżeli zbyt docisną rozmówcę, to potem, a rozmówca jakoś tam jest taki znaczący, w każdym razie przydatny w ich robocie dziennikarskiej, no to drugi raz on już się nie da zaprosić, więc to samo chyba, nie wiem, czy pan też zauważa, że dzisiaj oni bardzo delikatnie, nie mówię o Polsacie, który no programowo jakoś omija wszystko, co byłoby drażliwe dla rozmówcy polityka od strony władzy, ale w ogóle, no nie wiem, ja bym zadawał, pan też na pewno, bardzo brutalne i proste pytania i jeszcze dociskał. No to jest ta koszmarna historia, że na przykład pytają tego premiera Morawieckiego czy kogoś innego na prasowej tym spotkaniu z dziennikarzami. No już pomijam, że dają mu, prawda, dwa pytania albo jedno pytanie od każdej redakcji i tak dalej, ale dopiero byłoby ciekawe, gdyby ten dziennikarz, który zadał pytanie, i usłyszał, i wszyscy usłyszelibyśmy tą wykrętną, a czasami zupełnie no, totalnie nie bezsensowną nawet odpowiedź, żeby jeszcze właśnie po tym odpowiedzi tego pytanego właśnie jeszcze raz zadać, chwileczkę, ale to w ogóle nie jest nie na temat, a poza tym nie chodzi o tą sprawę, na którą pan nie odpowiada, a jeszcze w ogóle no to proszę się rozluźnić, być szczerym i tak, nie ścieniać. Odpowiadać na pytania, a nie obok. Ja pamiętam tamten tekst, zresztą przed procesem z Jarosławem Kaczyńskim sobie go odczytywałem. No, wygląda, że miał pan tak zwany skup, czyli gorący temat, bo miał pan chyba najlepsze źródło do tego tematu, tak? Rabieja? Bo rozumiem, że on był źródłem. Znaczy, częściowo, ale nie wiem, strasznie mi jest głupio, że nie wiem, czy ja sprostam.
pana oczekiwaniom, że ja wniosę tutaj dużo, a to po prostu nie dlatego, że nie mam pamięci, mam nawet, ale... Nie, ale, spokojnie, no jest pan dziennikarzem, może pan nie chce. Ale jakoś tak, mi się wydaje, że to wszystko kiedyś wydawało mi się bardzo normalne i naprawdę nie ekscytowałem się tym, że a może prawda pan Jarosław Kaczyński, który jest politykiem i tak dalej, może on rzeczywiście jest gejem, co jest z jego partnerkami damskimi, no nie ma, była jedna, umarła, ale zresztą umarła wcześniej. Nie, później. Takie legendy niż... krążyły. Słucham? Takie legendy krążyły. Tak, tak, później niż kiedy już została skasowana jako partnerka, domniemana partnerka. Także to są takie naturalne sprawy. Ja bym zwrócił się do pana Jarosława, albo może ktoś właśnie, może pan właśnie, bo pan jest... Ja mu zadawałem pytanie, on nigdy nie chciał rozmawiać, nigdy nie chciał odpowiadać. Ale to może trzeba od innej strony, wie pan, takiej łagodnej, przyjaznej i pan tłumaczącej. Chyba, pan nie zna Jarosława Kaczyńskiego. Chociaż to puścić. A on, jak pan sam wspomniał, on to na pewno będzie miał doniesione i wtedy może, nie wiem, ale ja bym tak powiedział, panie Jarosławie, przecież to nic takiego. Przecież, mój Boże, no nie mówię o sobie, bo to, prawda, pomijmy takie jakieś sprawy osobiste, które nie chodzi. Ale przecież no coś takiego. No są panowie, którzy się zadają tylko z paniami, przepraszam, a są tacy, którzy wyłącznie z panami, a jeszcze są tacy, którzy od czasu do czasu, prawda, no mają jakieś taką chwilę, trudno to nazwać, czy to jest chwila nieuwagi, czy może właśnie tamto wszystko to takie... No krótko mówiąc, są raz i tu, raz tam. Byłoby, nie wiem, i proszę się nie denerwować naprawdę, a najbardziej bym panu poradził, ja tak sobie liczyłem na to, że w tym procesie, to ja właśnie bym powiedział trochę takich parę życzliwych słów, bo on jest taki zagoniony, on jest w końcu biedny, on jest, i z tego nawet może wziął się jego zły charakter, bo zły charakter to ma na pewno. To jest normalne, że on się odmściwa za te takie... krążące, właściwie to jest cała taka chmura nad nim tych podejrzeń. To nie są żadne podejrzenia, no przecież tu mamy do czynienia z politykiem. Ja powiem szczerze, gdyby Jarosław Kaczyński nie był inicjatorem kampanii hejtu, to ja bym go zostawił w spokoju. Ale nie należałoby w spokoju, nawet gdyby nie był. Ale to jest, ja nie. Bo ja mam... pan by zostawił. Dobrze, ja po prostu, ja mówię o sobie, że dla tak, mnie, ja wiem, człowiekiem. Ja znam wielu polityków orientacji, która, no, którą ukrywają i uznaję, że jeżeli się nie trudnią po prostu hejtem, no to jest to ich prawo. No załóżmy sobie, nie jest to, jest wielu biznesmenów, którzy też wolą paradować z kobietami, chociaż to w ogóle już nie polityk, nie człowiek wybieralny, ale też ukrywają tego. Ja powiem w ten sposób, nie jestem jakimś człowiekiem, który by polował i robił coming outy ludziom. Natomiast moment, w którym on robi kampanię wyborczą, bo im z badań wyszło, że hejtowanie na osoby LGBT po prostu podbijają mu sondaże. I on wychodzi, no powiem szczerze, to jest żenujące. I powiem drugą rzecz, to jest autorem tej tezy jest mój przyjaciel Tomek Szwajgiert, z którym tutaj występuję i robimy programy. On uważa, że ten, kto mu to doradził, zrobił mu krzywdę, bo on wszedł na drogę, która wcześniej czy później właśnie dla niego skończy się takim... zbiorowym blamażem z komunikatowaniem. No bo przecież pan jest ze środowiska, które ja trochę znam ludzi, którzy powiedzmy sobie żyją w taki sposób. Tam praktycznie wszyscy, szczególnie ci, którzy są dziennikarzami tego, to tam biznesmenami, oni wszyscy o wszystkich wiedzą. Ja kiedyś miałem kolegę, który funkcjonuje w dorosłość, wszedł na przełomie 80. i 90. lat, to mi opowiedział wszystko, jak to w ogóle funkcjonowało. To znaczy powiedział mi, którzy są, tak jak pan mówi, trochę tu, trochę tam, tu, którzy politycy. Opowiedział mi o Jarosławie Kaczyńskim, właśnie o tym, jak on się zachowywał w latach 80.,
kiedy był człowiekiem, który bardzo długo nie ufał takiemu otwarciu, zalegalizowaniu, że są już takie specjalne, normalne miejsca, że nie trzeba się ukrywać. I krótko mówiąc, to wszystko wiadome jest. I powiem szczerze, dziwi mnie, że środowisko go nie skomiakautuje tak po prostu, tak na wprost, które na pewno go zna, no bo pan to wie na przykład, ale pan nie jest jedyny, a tylko jeden pan napisał tekst. Boją się. Mimo wszystko boją się. Efekt mrożący może dotyczyć i tego zjawiska, może najbardziej tego zjawiska. No teraz się go mogą bać, ale... Ale wcześniej dlaczego? Wcześniej przecież on też był jakimś takim kimś liczącym się, no to pecetą tam upadło, o ile pamiętam, dosyć szybko, no ale już nawet poprzednia, a tu coś jeszcze, nie wiem, podzielę się z panem. Czytałem, pan na pewno też czytał, bo pan w ogóle jest dużo bardziej zorientowany w tym temacie, na ten temat. Boże, powiedziałem w tym temacie, ja tak strasznie nie lubię tego określenia i niechcący mi się ono pierwszy raz w życiu chyba wyszło. W każdym razie nie mogę się na boki rozgadywać, dlatego że ja dygresjami niszczę sens tego, co mówię, więc wycofuję się. W każdym razie Lech Kaczyński. Nie wiem, czy pan czytał o Lechu Kaczyńskim, to może już w ogóle nie być. Po katastrofie smoleńskiej tam były długie takie artykuły właśnie o Lechu Kaczyńskim, o tym ministrze, czy on był wiceministrem, czy minister, na nazwę to ogólnie wojskowości, który też zginął. Sidło? Aleksander Szczygło. Szczygło. Tam było zupełnie konkretnie, że to był partner Lecha Kaczyńskiego. Znaczy, powiem, takiej tezy nigdy nie słyszałem. Ale ja to nie słyszałem, ja to czytałem w internecie. A to w internecie ktoś tam pisał. Różne rzeczy mogą być, ale to było chyba 2 czy 3. Bardzo obrazoburcze. Orientacja pana ministra nie była jakoś specjalną tajemnicą, natomiast powiem szczerze, Lecha Kaczyńskiego zupełnie nie. A jednak nie kojarzyłem. Możliwe, powiem szczerze, to... dla mnie to informacja, nie powiem, że szokująca, ale nie spotkałem się nawet w internecie. Myślę, że jeżeli jakoś tam parę osób obejrzy naszą rozmowę, to może zdarzy się, że i ktoś pośrednio do autorki, do autora tamtych 2 albo 3 takich dużych. A co to było za... Wróci i ujawni się. Słuchaj pan, internet jest... Ale to nie chodzi o to. Jeszcze tu jest problem, czy bliźnięta są obydwaj gejami, jeżeli są, czy tylko jeden i tak dalej, i tak dalej. Więc tu, no, jeżeli była to plotka i potwarz prezydenta, który zginął, no potwarz, to potwarz jest w tym środowisku, no to znaczy, że ale to oni sami robią z tego potwarz, to też jest... Tak, oczywiście, ja mówię potwarz w wielkim cudzysłowie, ale Sidło, no tak, z Sidłem to nawet coś było, on ciekawy był, miał taką, te zimne, takie niebieskie oczy i takie uczucie jak gdyby pretensji do otoczenia, którego jakoś atakuje tym, co on nie chce, pewnie może... Znaczy tam były te kwestie bardzo mocno szeroko opisywane w Busiu, czyli w tej operacji, która dotyczyła środowiska Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie tam się te wszystkie informacje o orientacji seksualnej wielu polityków, a naprawdę wielu, z czego... Wielu teraz jeszcze do tej pory funkcjonuje w polityce. Powiem, wiele osób by się zdziwiło. To była, powiem tak, bo ja śledzę trochę tą politykę i zgadzam się z tezą pani byłej szefowej kampanii Andrzeja Dudy, pani Joanty Kuturczynowicz-Kieryło, która powiedziała publicznie, że tam jest wpis, którą potem wylali jakoś. Znaczy, tak? Albo ona raczej chyba uciekła po prostu, przerażona skalą inwigilacji. Ale tak wyglądała na taką
brzydkie może słowo spryciale, ale osoby dosyć sprytne. No, ale miałem wrażenie, że ona po prostu uciekła przed, bo ją po prostu brutalność tego otoczenia, które tam, reguły, które funkcjonują po prostu, które bliżej do mafii, a nie do normalnego funkcjonowania, o czym zresztą niedawno czytaliśmy na Onecie w słynnym opisie byłego dziennikarza, kumpla Mateusza Morawieckiego, który w ten sposób mówił o sobie, o Mateuszu Morawieckim, że jesteśmy mafią. Niby żartobliwie, ale brzmi strasznie. No w każdym razie ona mówiła, że PiS jest właśnie taką partią, w której jest nagromadzenie osób o orientacji homoseksualnej. I ona to powiedziała publicznie w TVN-ie właśnie, że to jest ten też problem. Ja dlatego jestem, powiem, zdziwiony tym, co robił Jarosław Kaczyński w 2019 roku, kiedy zrobił, i w 2020, kiedy to powtórzyli, kiedy z tego hejtu zrobił po prostu sztandar. To była sztandarowa rzecz. No przecież to słynne słowo, że to nie są ludzie, to jest ideologia, które głosił prezydent, a wspierał bodajże Przemysław Czarnek, minister edukacji. A ten, też tak. To. No tutaj Piotr Tymuchowicz miał teorię na tym kanale, wygłaszał, że najciemniej pod latarnią, jak patrzył na pana Przemysława. Natomiast Piotr prowadzi rozmowy w takim trochę kabaretowym stylu i nigdy nie wiadomo, ile czasami żartuje, a ile wie. To jest też taka chwila, więc jak pan rozmawiał z Rabiejem wtedy, bo Rabiej do dzisiaj, no Rabiej mógłby tak naprawdę... Jakoś zniknął. Znaczy nie, ale ja powiem szczerze, on mógłby zakończyć, powiem, karierę Jarosława Kaczyńskiego jednym zdaniem. Jednym zdaniem, był kiedyś parę lat temu, to było 7 lat temu, był wywiad Roberta Mazurka, który chyba wtedy jeszcze nie był pod kontrolą PiSu specjalnie, albo może negocjował warunki, dlatego że on dociskał Pawła Rabieja na temat relacji z Jarosławem Kaczyńskim. Rabiej się bronił, że byli per pan, że to nie była taka... Można i per pan być. No, ja... To nawet na pewien urok. Natomiast dociskał go, jak pojechaliście razem do Sarajewa, to kim pan tam był? No właśnie, to Sarajewo. No właśnie, to kim pan tam był? Tak. I on mówił, że nie, byliśmy tego, nie było takiej propozycji. Ja w pewnym momencie mówię, Mazurek, a jak znajdę kogoś, kto powie, że było inaczej. I w tym momencie on się tam żachnął, że po latach to można mówić wszystko. Natomiast to jest ciekawe, że człowiek, który jest zdeklarowanym gejem, więc ma jednak wielką wrażliwość, widzi, jaką krzywdę robi Jarosław Kaczyński. Już nie tylko jego, że tak powiem, orientacji ludziom wpędzając w kompleksy, szczując, robiąc z tego tak naprawdę przemysł polityczny, ale również niszcząc polskie państwo. A jednocześnie jest wiadome, że jeżeli informacja o tym, że Jarosław Kaczyński jest gejem, przebije się do jego elektoratu, to nastąpi tąpnięcie poparcia dla partii Prawo i Sprawiedliwość o 10 punktów procentowych. Tak to jest szacowane, bo my mieliśmy takie dojścia, że tak robili oni również analizy u siebie. I to mnie właśnie fascynuje, że, bo przecież umówmy się, no Paweł Rabiej nie był jedynym człowiekiem, który był blisko z panem prezesem, że Kaczyński jest pewien, że nikt ze starszych po prostu ludzi z jego, może nawet nie najbliższego otoczenia, ale z ludzi, którzy, bo przecież to nie jest tylko tak, że jedna osoba wie. No może byli, oczywiście stosuję w tej chwili takie wielkie science fiction, może na przykład byli bardzo mocno zaprzyjaźnieni z Glapińskim ówczesnym, o którym gdzieś w naszej prasie, chyba nawet w Gazecie Wyborczej, ale jakiś spory czas temu, była jakaś taka aluzyjka, że no, że Glapiński, który się niby otacza tymi długonogimi paniami, ale tak pomijając je, to bardzo gęsto się otacza młodymi ludźmi, młodymi mężczyznami.
Od tego od razu powiem, że słyszałem akurat tylko i wyłącznie te historie z panem Glapińskim, tylko od strony pana. Ale to nie jest plotek, bo ja nawet w środowisku tak nie funkcjonuję. Nigdy zresztą zbytnio nie funkcjonowałem. Ja raczej myślę, że zażyłość pana prezesa Glapińskiego z panem prezesem Kaczyńskim przede wszystkim opiera się na wiedzy, tak, na wiedzy dokładnie pieniężnej o tym, że pan prezes Glapiński ma wiedzę o tym, co tak naprawdę, w jaki sposób Jarosław Kaczyński stał się tym oligarchą, w jaki sposób przejął srebrną. On po prostu wie wszystko o pieniądzach. Nasze wiewiórki, czyli nasi informatorzy, mówili, że kiedy Marek H., słynny, skorumpowany prezes KNF-u, który do tej pory się nie może doczekać żadnego procesu, no czegoś takiego szybkiego, no bo gdzieś chyba jakiś proces mu otworzyli, tylko on sobie tak, ten proces sobie tak wisi, jakby chciał, a nie mógł się skończyć, to on, nominat Glapińskiego, jak wchodził z tym wpiętym Pegasusem, to tam się miały wgrać przechwałki, że Jarek to może mi naskoczyć. No i to było właśnie tak, jak słyszeliśmy, że tam on właśnie to, on kiedyś tam miał wyliczać, co to on nie ma na Jarosława, i to podobno ma pan Zbigniew Ziobro tam przy jakiejś właśnie tej sprawie, jako ten nadzorca sprawy Marka H., co czyni jego pozycję niezwykle silną. Ja pamiętam, pojawiły się tam właśnie takie sugestie, że to Ziobro został wtedy w 2022 roku na początku jakoś takim nowym panem Jarosława Kaczyńskiego, że te materiały po prostu bolą Kaczyńskiego. No i potem przyszedł ten proces, który zresztą jest dla mnie kuriozalny, bo przecież pan napisał ten tekst, pan żadnego procesu nie miał. Nie, znaczy Kaczyński tam, to było jeszcze dawno temu, w związku z tymi artykułami chyba wtedy w NIE, mojego pióra także, on wytoczył proces Urbanowi, Wałęsie i mnie. Także to było w prasie podawane. A czym się skończyły te procesy? Chwileczkę, właśnie chcę jeszcze dokończyć puentę. I Urbanowi, nie pamiętam dokładnie sum, ale bo to wtedy chyba były jeszcze te stare pieniądze takie, więc Urbanowi od Urbana miał zażądać, przypuśćmy tam, nie wiem, 10 milionów złotych, od Wałęsy 5 milionów złotych, a od Nasierowskiego nic. Ja wtedy rzeczywiście byłem biedny, ale pozwany byłem, tylko że nie spodziewał się jakichkolwiek pieniędzy, żeby uzyskać. A te 10 milionów to dzisiejsze 1000 złotych. Więc... Nie gwarantuję, że to było akurat 10 milionów, no, to mogło być 100, tylko ja po prostu nie pamiętam, bo już tych relacji tamtych. Ale właśnie, ja sobie tak dawniej, zresztą ja to gdzieś też chyba pisałem, a może nawet nie wszystko wydrukowałem, ja sobie widziałem to trochę jako Ziobrę, jako, oczywiście to jest wszystko science fiction, więc chyba wolno o romansach oficjalnych, publicznych postaci mówić w tym właśnie takim umownym stylu, w tej umownej konwencji. Więc ja, że Ziobrę widziałem, jak on przecież został znikąd tym wiceministrem kultury. Czy on nie Ziobro, to wiceministrem sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Tak, Ulecha. On tam miał jakąś tam swoją karierę białkowską. No właśnie, Ulecha. Ale jedna rzecz. Ale powiedział pan o procesach. A czym się skończył? Bo ja pamiętam proces. Nie było tego procesu, bo odrzucony został. Bo ja pamiętam, znaczy mój nie tyle odrzucony, tylko na razie zawieszony. Zawieszony, no znaczy tak. W tym tak, sensie, że no, ja złożyłem wnioski o wyłączenie sędziego, uważając, że oddalanie wniosków dowodowych w taki sposób, bo to było, jaki tam doszło, cała ten anturaż tej całej sprawy, no sugeruje, że ten wyrok już zapadł. Zresztą potem jak zobaczyłem, że ten sam sędzia jest wylosowany, w cudzysłowie teraz, do sprawy Waldemara Kuczyńskiego, zupełnie innej, ale też dotyczącej Jarosława Kaczyńskiego, no to zacząłem dochodzić do wniosku, że jeżeli taki jest sędzia, który ma zawsze szczęście do losowania spraw Jarosława Kaczyńskiego, to jednak trudno tam liczyć na jakiś inny wynik. Natomiast ja powiem tak, ja pamiętam proces właśnie z Marka Baleńskiego z NIE
o lojalkę i to pamiętam, że Barański przeprosił go w ogóle za ten tekst, bo się powiedział, że dał się wpuścić w... Pamiętam, nawet napisał tekst o tym, jak się dał wpuścić w lojalkę, natomiast no, nie pamiętałem właśnie zupełnie, żeby ktoś przepraszał za tekst o geju i gdyby to się tak stało, to już mi pan wyjaśnił, to... no to byśmy mieli informacje, czyli tak naprawdę ta sprawa wtedy umarła, rozumiem, już nie wracała, tak? Już, tak. A tak. Jak Paweł Rabiej zareagował wobec pana na tą publikację? Kontaktował się? Nie kontaktował się. Myśmy się skontaktowali po wielu latach. Gdzieś w kinie, w Pałacu Kultury był taki film, Paragraf chyba jakoś tak się nazywał. I on podszedł do mnie właśnie wtedy, cześć Jurek, to było kiedy on, Trzaskowski miał, znaczy startował na prezydenta i było wiadomo od razu, prawda, że Rabiej będzie wiceprezydentem. To jakoś było ogłoszone dużo wcześniej. Dobrze mówię? Tak. No i wtedy tam Rabiej podszedł do mnie właśnie od tamtych czasów. W tamtych czasach jeszcze tam parę razy było, ale to przedział był wieloletni. No i tam, że tego, to Jurek... To musiał być 2018 rok. Tak, cześć, co słychać u ciebie, jak tak dalej. Ponieważ ja jakoś tam chyba wiedział, że ja w ogóle zachowuję listy, tak jak każdy, trochę tam piszący, prawda, to jest materiał, który nabiera czasami jak mocne, jak wino wartości z czasem. No, także oczywiście skrupulatnie Paweł przechowuje twoje listy i zresztą były bardzo piękne, niesłychanie takie, powiedziałbym, romantyczne i takie, no, nastolatka, bo początek tych filmów to chyba pisałeś jeszcze przed maturą, prawda? Tak, tu anegdotka poboczna. W jednym z tych listów, on chyba był, tak, Paweł był z Częstochowy i chyba gdzieś, czy mieszkał w akademiku, czy u kogoś był z wizytą w akademiku i tylko napisał tak na marginesie listu, że jak wychodził jakimiś bocznymi schodami, klatką schodową, to w dole usłyszał jakieś szmery i wychylił się, bo pewnie może była taka, że można było zobaczyć to tam, i zobaczył dwóch milicjantów, którzy w ciemnej takiej tam sieni namiętnie się całowali. I ja zresztą do dzisiaj mam jakieś takie wzruszenie, prawda? Tak jak dzisiaj, gdybyśmy dwóch policjantów też zobaczyli, obejmujących się, czule całujących, w poczuciu, że wreszcie w tym ciemnym takim zakątku mogą, prawda, paść sobie w ramiona i tak dalej. Ale tak, Rabiej pisał do mnie, ale wie pan, ja widzę Rabieja rolę, jeżeli mamy tak science fictionować, jako niekoniecznie erotyczny, bo podejrzewam, że jeżeli by tam do czegoś doszło, nie wiem, czy doszło i nie zakładam pan, tego, zastrzegam się, że ale, po pan, ale po tylu latach twierdzi pan, że pan nie wie, czy oni mieli romans, czy by nie mieli. Wie pan, no wiem i nie wiem, wie pan, sądowych materiałów, tak zwanych, jak to się mówi, dowodów sądowych, no to nie ma. Słowo przeciw słowu. Dlatego... To słowo, to rozumiem, były relacje na bieżąco Pawła wtedy, tak? No, bardzo skąpe, raczej z niemówienia, nieodpowiadania na pytania można więcej nawet dowiedzieć się niż gdyby wprost ktoś jakimiś wykrętnymi słowami. W każdym razie ja myślę, że on był poza erotyką, on był może piętrze, może właśnie już zupełnie przesadzam, i przy Jarosławie, właściwie może nawet i później przy Jarosławie, może nawet w czasie tej kampanii prezydenckiej Trzaskowskiego, że on poddał mu ten pomysł, który z jednej strony był chwalony i tak dalej, że prawda, Trzaskowski opowie się i opowiedział się za LGBT i tak dalej, i właściwie nie wiem, ile mu ubyło przez to
Czy to jest Warszawa? To w Warszawie na pewno mu przybyło, natomiast no, to powiem, przybyło. W Polsce miał kłopot, jak kandydował na prezydenta Polski. Tak, tak. To zrobiono z niego właśnie prezydenta, no to właśnie to już w tym momencie królowała w tym telewizja publiczna Jacka Kurskiego, który tutaj bardzo mocno eksploatował ten temat, właśnie pokazując zdrową nietolerancję prezesa w szczucie kontra właśnie takie obrzydliwe zboczenia, które forsuje, które opowiada o których opowiada ten oficer? Znaczy nie, to zaraz wrócimy do oficera, o których opowiada pan Rafał Trzaskowski, o których mówi, że po prostu on to forsuje, w takim sensie, że jest promotorem LGBT, bo takie zarzuty mu Kurski stawiał. Natomiast jak mówimy o pańskim tekście, to ja pamiętam ten tekst, nie wiem jak pan go pamięta. Nie pamiętam, muszę panu powiedzieć, że nie pamiętam. Ale to ten tekst, to nie był pisany w trybie być może. On był w trybie napisany, byłem, widziałem, prawie że leżałem pod łóżkiem. No to na pewno tak było i na pewno wtedy wiadomo, w przeszłości jesteśmy i lepszą pamięcią obdarzeni i odważniejsi. ale ja widzę, rabie jest niezwykle inteligentny. To prawda. Niezwykle. Ja już nie mówię o tej, że on tam w tej męsie i że on tam ten 150 czy 180, czy nie wiem ile ma tych, ale on naprawdę jest obdarzony i inteligencją, i dużą wrażliwością, ale taką wrażliwością użytkową i instynktem zupełnie takim zwierzęcym, kiedy nie ma śladów na nic, a on te przyszłe ślady potrafi jakoś... No to tym bardziej, umówmy się, że jak ktoś, to pan mi powie, no jest ten słynny gay radar, prawda? Jest gej radar, chyba tak, jest, na pewno jest, ale dzisiaj, a także wczoraj, to znaczy mówię gdzieś wstecz od kilku czy nawet kilkunastu lat, to heteroseksualni młodzi chłopcy potrafią być tak zciotowaceni, tak zamanierowani, że niby nie ulegało można się pomylić. Żadnej wątpliwości, że to są 100%, 200% geje, a jednak nie. A że się wymieszało. Tak? No, niech pan weźmie pod uwagę, że jakieś starsze pokolenie gejów to miało zakodowane to krycie się i przez to oni raczej wydobywali jakieś takie męskie zachowania, supermęskie nawet. No i tu śmieszne, bo ci geje supermęskie zachowania uskuteczniają, a jacyś luzacy młodzi, prawda, sobie pieszczą się i a ciota, matek, i mając dziewczyny. Nie, to jest w ogóle... Pan powiedział, że pan by nigdy nie uskuteczniał komuś coming outów, a ja tak. Czyli inaczej, ja bym nie uskuteczniał tym, którzy funkcjonują w życiu, powiedzmy, w taki sposób, w którym nie wpływa to, bo powiem szczerze, mamy takie mieszane uczucia, czy odnośnie, bo jak się zastanawiamy z Tomkiem Schweigertem a propos naszej książki, to czy ludzi, którzy jednak wspierają politykę PiS, chociaż milczą i godzą się na hejt, który uprawia, nie protestują, bo to jednak jest to w jakimś sensie rzecz karygodna, bo gdyby Kaczyński, to też jest w ogóle karygodne, że osobą, która mu te plany wykorzystania tego w taki sposób, to był właśnie, można powiedzieć, bardzo stary, doświadczeniem, może niewiekiem, gej, który mu ten plan przyniósł po prostu, politologiczny, że tutaj jest po prostu taka wyrwa. Jarosław Kaczyński stworzył takie dwa poletka do eksploatacji. Pierwszym poletkiem jest właśnie hejt wobec osób LGBT, który on uskuteczniał
Mam wrażenie, że pod wpływem zeszłorocznego procesu on stonował się. To Pabi może powiedzieć, czy to jest słuszne wrażenie, czy że on się jednak zaczął obawiać tego, że im mocniej wchodzi, tym bardziej jak bumerangiem wraca sprawa. Nie wiem, może to nie wyszło tak nośnie, jak oczekiwali. Znaczy, to też jest możliwe, że być może nie chwyciła publika, że nie ma responsu. Natomiast druga rzecz... na alkoholizm kobiet. No, ale to żałosne. W ogóle on jest żałosny, ale mnie go żal, właśnie mnie go żal. Ten biedny taki już dzisiaj staruszek, a nawet jako staruszek to już może tam nie grają w nim te hormony, ale jeszcze przecież 10, kilkanaście lat temu i siedzi tam sam i nic nie może. No ta pani Basia na pewno wszystko wiedziała, bo mogę tutaj taki przykład powiedzieć. Miałem związek z takim chłopakiem przed laty, jeszcze miałem 30 parę lat wtedy, spod Wyszkowa, takim chłopakiem, takim można powiedzieć obrotowym łóżkowo. I on mi wtedy powiedział, no wtedy jeszcze Jarosław ile miał lat? Przypuśćmy w jakimś 62, 63 roku. Ile? No to on jest 49 rok, to miał 14. No to już 14... był chłopaczek. W każdym razie i on jeździł do, nawet nie muszę nazwiska powiedzieć, bo go nawet nie pamiętam, do dyrektora Pałacu Kultury. Które i tak dowiedziałem się od niego, że ten dyrektor Pałacu Kultury był na wakacjach gdzieś tam właśnie pod Wyszkowem i jakoś naraił sobie tamtego chłopaka, który był niezwykle taki atrakcyjny, ale prosty taki chłopak. No i on potem dojeżdżał z tego Wyszkowa do tego dyrektora. Dyrektor był zresztą o komunistycznym, głębokim narodowodzie. I pewnie jakoś może, nie wiem, może właśnie za gejstwo został skierowany na bardzo rentowną i taką prestiżowe stanowisko, no ale jakieś takie bezpieczne. I on miał wtedy tam taką sekretarkę, ten chłopak mi mówił, i że jak on poszedł, przyjeżdżał do tego gabinetu tam w Pałacu Kultury, to wtedy ten pan mówił do tej pani Basiu, przypuśćmy, nazwijmy ją też tak, pani Basiu, dla nikogo mnie nie ma. No to trwało, prawda, pół godziny czy 20 minut tak dalej, no i potem już był dla innych, a młodzian już sobie szedł. Także wracam do tego nieszczęsnego Jarosława, właśnie takiego, a może on taki bezradny oprócz tego jest erotycznie, może nie umie. Może powiem szczerze, nie chcę, aż tak głęboko nie chcę wnikać w tego. Ja raczej piszę książkę, dlaczego facet jest nieszczęśliwy, dlaczego facet unieszczęśliwia to, co napisaliśmy, dlaczego on unieszczęśliwia ludzi, dlaczego, no bo powiedzmy sobie tak, jako człowiek, nie, no nie jako mam przedstawiciel, dramat dla niego, ale jako człowiek, który przeżywał osobisty dramat, bo no pan to dobrze wie, że w PRL-u no to jednak to była jednak jakaś konspira, to jednak był. No właśnie, tak. To był jednak powód do hejtowania, do bicia, do. No tak, na ten hiacynt potem, no czyli właśnie, inne kwiatki. No właśnie, hiacynt, czyli operacja dla naszych młodych widzów, operacja Służby Bezpieczeństwa, kontynuowana, uwaga, w wolnej Polsce. Jeszcze przez, bodajże zamknęli ją, na pewno w 91 się odbywała, a nie wiem, czy do 92 nie dojechała. To była rejestracja osób homoseksualnych, no głównie mężczyzn. Wpływowych zresztą, i do dzisiaj ten materiał, który wtedy zebrano, stanowi bombę polityczną, bo przecież to jest ciekawe, że nikt do końca nie wie, gdzie on, ja wiem, że on nie przebywa w IPN-ie, ten materiał. 13, 14... Makarewicz ma te teczki. A kim jest Makarewicz? Macierewicz. No, on przecież, nawet z jednego chłopaka znałem z tej jego świty, która tam grzebała w tą noc czy noce teczek, prawda, Piotrka i Ciechowskiego, który jakoś tak bardzo dobrze funkcjonował później ostatnio, tego co pamiętam, był dyrektorem Mennicy Państwowej, ale inne różne takie poczesne stanowisko zajmował. No to ci chłopacy, a Macierewicz,
A może nie namierzył pan swoich tych romansów między Macierewiczem a... Powiem wręcz przeciwnie. A którymś z Kaczyńskich. Nie, absolutnie zaprzeczam i dementuję wszędzie, ponieważ znałem Macierewicza, kiedy byłem młody i piękny i nie miał żadnych, że tak powiem, tych gestów. Natomiast... Szanowny panie Janie, to nic nie znaczy. Pana młodość i piękno mogły być czymś, co właśnie odrzucały. Dlatego, że na przykład weźmy słynnego Jana Gerharda, który tego nie pisano o tych czasach. A to trzeba powiedzieć młodszym, trzeba powiedzieć, kim był Jan Gerhard. Jan Gerhard, Łuny w Bieszczadach, no taki film, no nie wiem, czy to coś powie, czy nie. Nie, ale w każdym razie on, ja siedziałem w celi z Wojtasikiem. Wojtasik to był partner w przestępstwie, partner Garbackiego, który tam był, tak? Tak, który był właśnie mózgiem i nawet chyba rękami. O, rękami byli obydwaj. Ale w relacjach prasowych nie było o tym, że Gerhard na przykład gustował w garbuskach, w jakichś staruszkach bez nogi, w jakichś arcybrzydkich, kalekich kobietach. Już wchodzimy na ten, natomiast ja akurat inaczej. Mimo że pan był młody i piękny, to nic nie znaczyło. Nie, ja doszedłem inaczej, ja akurat inaczej zdiagnozowałem tą liczbę młodych facetów w okolicach Antoniego Macierewicza, że on szuka adeptów, zanim im się ukształtuje system moralny, zanim się ukształtuje kręgosłup, żeby im wszczepić po prostu wierność i kierunek do niego. To jest moja hipoteza badawcza. Aczkolwiek, wie pan, no, ja to powiem panu tak, ja w tamtych czasach byłem na tyle młody, że miałem kontakt z jednym z biznesmenem, którym dopiero po iluś 4 czy 5 latach, jak przeczytałem teczkę tego biznesmena, niejawną do tej pory zresztą, dopiero zrozumiałem, że facet mnie podrywał, bo tak to po prostu uznałem, że no facet ma po prostu południowy styl bycia i rozmawiając ze mną dotyka mnie po prostu, że bo są tacy ludzie, którzy w ten sposób chodzą. No, ponieważ miał żonę i dzieci, to jakoś nie zareagowałem w tego, no młody byłem, natomiast jak zobaczyłem tą teczkę, to mnie trzepnęło. W tym momencie wszystko stało się jasne. Natomiast więc pod tym kątem, patrząc na to, co się dzieje, no to mówię, zresztą nie słyszałem plotek, to od razu też mówię. Ploty się pojawiły przy okazji Misiewicza, ploty się pojawiły przy okazji tego młodego asystenta, tak, takiego Janigera. Natomiast, o tak, tak. Natomiast poza ploty, to tak jak mówię, no moje osobiste, ja osobiście nie słyszałem żadnych informacji, ja trochę tych informacji słyszałem. Więc na przykład słyszałem, że pan Misiewicz właśnie podpadł panu Jarosławowi Kaczyńskiemu tym, co opowiadał, tak twierdziły bezpieki, co miał opowiadać po prostu sobie i tutaj nie wiadomo, czy fantazjował, czy, że tak powiem, relacjonował, dlaczego ma być nietykalny i co on takiego nie wie, no to mu no i to panu nie wystarcza? Ale on nie mówił o Macierewiczu, on tylko mówił właśnie o dworze. On mówił o dworze, bo dworze, pamięta pan Ludwika Dorna? Ale król. Ale pan pamięta pan Ludwika Dorna? No to Ludwik Dorn. Tak, pamiętam. Mężczyzna, powiem tak, tu już mówimy o plotach, faktach, czymkolwiek, tak, ktoś chce. Zrzucił niby żonę, potem ale, miał jakąś młodą. Znaczy on miał psa jeszcze miał suczkę. On miał wszystko, natomiast jeżeli chodzi o kobiety. Natomiast właśnie on, to jest w naszej książce, jest taka scena, w której oni mówią, nam informator opowiada, kiedy oni się poróżnili. Kiedy któraś z kobiet, z którymi on był związany, przyszła do Jarosława Kaczyńskiego na skargę na Dorna. Jarosław jak zwykle, bo Jarosław ma takie carskie podejście, że Jarosław wysłuchuje skarg, jak uznaje, że są zasadne, to idzie i chce się przemówić do moralności i rozsądku Dorna. I usłyszał, i jakoś trafił na jakiś czuły po prostu dzień, gdzie Dorn wybuchł i mu pociągnął z moralnością. I z tym, co ty, jakby się zacznij od siebie, chłopie, i się podobno na tym, po tym, że już tego się już nie dało, ty, jak to powiedział człowiek, informator, że tej pasty to już się nie dało z powrotem do tubki włożyć.
i bo się ulało Dornowi. Dorn później był autorem chyba najlepszej definicji, nie wiem czy się pan zgodzi, dworu Jarosława Kaczyńskiego, że jest to sułtan i dwór eunuchów. No trudno się zgodzić, skoro eunuchy, te prawdziwe eunuchy na tym prawdziwym sułtańskim dworze wcale nie były takie bezpłciowe, więc... Ja nie wiem, właśnie tylko dla mnie to była czytelna aluzja. Dla mnie to była czytelna aluzja. W jaki sposób on tam komponuje po prostu. Aha, w ten sposób. Ja to w drugą stronę zrozumiałem. Ja to zrozumiałem, że on w zawołany sposób chce wbić szpilę dawnemu szefowi, człowiekowi, który go jednak przegonił z polityki. To też trudno powiedzieć, czy Dorn wysiadł na przystanku dyktatura, bo w pewnym momencie na to wychodziło, że on po prostu zrozumiał, że Jarosław chce dyktatury i nie chciał dalej w to brnąć. Nie wiem, ale weźmy jeszcze kogo innego. Nie, ciągle Jarosława. Jarosław, myślę, że już w tych ostatnich latach, kiedy już, prawda, niby tylko nogę ma i to chorą kolano, prawda, zdaje się, tak. Jedno, drugie. Co jeszcze? Jedno, drugie. Drugie, dwa kolana. Może i między kolanami coś też tak mnie sztymuje. W każdym razie on się zakochuje teraz platonicznie, platoniczno-socjopolitycznie. Przecież Morawiecki. Boże. No tak, pamiętam te maślane oczy na Morawieckiego. Ach Boże. 2017 rok. Jest jakoś, z jakim wzruszeniem sobie czytałem i sobie wyobrażałem, jak on te H, kiedyś nawet myślałem, że to 40 H wyciągnął, ale nie, tylko 20 H to było, zdaje się, tej ziemi od kardynała. Także jakiś, o którym to kardynale Gulbinowicz się nazywał, prawda? Nie powiem panu. Mnie się zdaje, że Gulbinowicz, Wrocławski. Ten sam chyba, który... Ale to wziął od jakiegoś generała, od generała jakiegoś, czy od człowieka, przepraszam, od jakiegoś oficera ordynariatu to wziął, którego zresztą teraz anawansowali za swoich rządów za generała. No wziął, ale przecież on był w zażyłych stosunkach z tymże kardynałem wrocławskim. Możliwe. Wydaje mi się, że z Gulbinowicz. Który zresztą on właśnie tych 80 milionów Solidarności ukrył, pomógł im i tak dalej. A w ogóle to było śmieszne, dlatego że także, chyba się nie mylę, ale nawet jak się nie mylę o zmarłych, to można nawet mówić nieprawdę. A nieprawdę niechcący. Bo tak. Nie, no tak właśnie. To on pewnie, on już wtedy chyba był współpracownikiem, tenże kardynał Gulbinowicz. No i pojawiły się takie Nowicz. Informacje. I ukrywanie czegoś było dla niego łatwizną. No kiedy on był, prawda. No nikt u niego nie szukał. Tak. Ale Morawiecki może wszystko. Morawiecki tak jak powie wszystko, według mnie tak samo i zrobi wszystko. Oczywiście jest chudy i wcale nie jest atrakcyjny fizycznie, no ale mimo wszystko długość jego taka może frapowała pana Jarosława, długość jego kariery takiej bankowej. On przecież cudownie potrafi mówić bez kartki, przecież nigdy nie ma kartki. Wszystko uwzględnia co trzeba z tych kłamstw. Znaczy, o nim ludzie, którzy z jego otoczenia mówili, że to jest pan PowerPoint, czyli człowiek, który się nauczy prezentacji, że problem się zaczyna wtedy, kiedy rozmowa wychodzi ponad prezentację. Ale wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego. Pan opowiadał, że ja to ustaliłem, to jest 2018 rok, kiedy oni stali. Zupełnie nie pamiętam dat żadnych. Ale 2018 rok, kiedy, bo to wtedy właśnie Paweł Rabiej startował. Pan powiedział, Paweł Rabiej startował na wiceprezydenta przy Rafale Trzaskowskim. Pan powiedział, że rozmowa była sympatyczna, że dopytywał się o listę, czyli dopytywał się, chciał odzyskać. No pewnie tak, no ale nie wiem, no może już ich nie mam, jak wrócę do domu. Nie, no właśnie pan stwierdził, że pan nie ma. Tam twierdziłem, że nie mam. Nie, że teraz nie. Pan powiedział, że ma je pan i że mam, pan się przechowuje, że to jest taka pamiątka. Tak, pamiątka mam, a wtedy mówię. A dużo w tych listach jest o Jarosławie Kaczyńskim? Nie, tam nie ma. To są wczesne. A. Wczesne to są takie, kiedy nastolatek się zakocha w tym wypadku w starszym,
panu, co okazało się, że zakochanie polegało na tym, że liczył, że na kasie chyba tego starszego pana, który okazał się, że to ja, ten starszy pan, mieszka w slumsie. Są co prawda jakieś resztki antyków, ale nie ma kibla, tylko jest na korytarzu. Także prysnął tak po prostu jak nie wiem, pozostanie ten wierszyk. Przyszedł rabi do kaczuszki. Nie pamiętasz dalej tekstu? Nie. Ale jest w książce na Sierowski Ty, taka żółta książka. Chyba, nie wiem, kto jest na niej, chyba Chrystus rozpięty, a aniołki Chrystusowi robią dobrze. Bo to były młodopolskie takie mojego wuja Waltera. Słucham? Ile się tego sprzedało? Dużo się tego. Tego się dużo. Oczywiście oszukiwali mnie okropnie, mimo że w tym wydawnictwie był Piotr Gabriel Janecki i jeszcze... To pan to wydało w tygodniku Wprost w takim razie. Nie. To było, oni wydawnictwo założyli. Dawny przewodniczący ZMP jakiegoś takiego dużego okręgu był naczelnym tego wydawnictwa, a jego współredaktorami był właśnie Piotr Gabriel. On zniknął jakoś taki, no ale bardzo prawicowy. Nie, to jest mój były szef. Tak? Tak. Aha. No i Janecki. Nie, to Stasio Janecki, chyba. Też mój były szef. Aha, no więc oni wtedy właśnie te takie lansowali bardzo zarobkowo oczywiście te moje książki i bardzo aprobowali. To mój był pomysł. Była książka żółta, czerwona. Czyli Piotr Gabriel i Stanisław Janecki puszczali taką poezję podgryzającą Jarosława Kaczyńskiego? Nie, to z Jarosławem Kaczyńskim nic nie miało wspólnego. Nie wiem, znowu puściłem jakąś dygresję i odeszliśmy od tematu. Proszę mnie przywołać do porządku. Nie, bo myślałem, że ten wierszyk to jest o Jarosławie. Wierszyk to jest... O Jarosławie i o Rabieju, tak, w związku, ale to było, nie wiem, w którym, widzi pan. No rozumiem, że to było w jednej z tych książek, a długi nie, to był ale poemat? Nie wiem, w którym roku o to chodzi, że... No, tekst był w 1993. Ale tekst wcześniejszy był prawdopodobnie nie w książce, a w książce dopiero znalazł się później, w jakimś 90. którymś roku też, ale... Ale nie pamiętam. A nie korciło pana, żeby zająć się sprawą, kiedy Jarosław Kaczyński znowu stał się potężny? A ja, wie pan, ja robimy takie filmiki na YouTubie, no już jest tam ich 300 ponad, grubo, to w którymś, w niejednym z tych filmików tam jest o dalszych ciągach, jak gdyby moich, oczywiście w filmiku to tak warunkowo wspominam, ale także moja taka wyobraźniowa wersja, jak Ziobro doszedł do polityki, że po prostu był to sługa dwóch panów i wtedy wtedy niby Lech był ministrem, no ale wiadomo, że Lechem rządził Jarek, więc nie wiem który. A dlaczego uważam to za naturalne? Bo wie pan, Piotr Czajkowski, ten kompozytor, miał brata, obydwaj byli gejami, to było wiadomo, no, Piotr Czajkowski po prostu popełnił przymusowe samobójstwo, bo musiał wypić szklankę wody, wtedy była epidemia cholery w Moskwie, w Petersburgu, może nie tylko, i on wypił i umarł na cholerę, a zmuszali go do tego jego tacy jacyś tam koledzy, ponieważ powstała plotka, nie wiem, czy to była prawda, że on miał romans, że uwiódł jakoś jakiegoś młodego, wielkiego księcia i to było tak niedopuszczalne. Chcieli to skończyć, tak? Że w tak, ale mnie chodzi o tą dwoistość, że ci dwaj bracia dzielili się zresztą takim Iwanem chyba, Iwan miał na imię, prosty chłopak, który był ich sekretarzem i nosił. Ale to już ma pana hipotezy, bo tak jak mówię, pamiętam ten tekst, dlatego on był mi bardzo pomocny przy pisaniu odpowiedzi. Miło mi, ale szkoda, że teraz nie sprostam tekstowi. Tekst był po prostu relacją, reportażem. Tak był spisany. Później do sprawy tej wrócił w 2006 roku, nie wiem czy pan śledził, Tomasz Sekielski. Nie, nie śledziłem W programie nawet. Teraz my zaprosił Lecha Wałęsę, w,
której, tylko żeby pan się nie zaplątał w ten w kabel, już jest. A, żebym nie popsuł czegoś. Tak, to żeby nie przerwać Pawła. Teraz, bo ja tutaj chyba się, a bo to jest pana, to tak. Jest moje, tak? Teraz dobra. Już dobrze. Już będę uważał. Tak, i mamy historię, którą właśnie powiedział wtedy, przypomniał Lech Wałęsa, mocną historię. W programie Sekielskiego Teraz My, w której powiedział, że jego wiedza na temat orientacji Jarosława pochodzi z teczek esbeckich, z kwitów esbeckich. Ja tu czytałem o tym także. No właśnie, ja dlatego powiem szczerze, że kiedy się zaczęła ta cała chryja z tym moim procesem, no to ja na przykład oczekiwałem, że Sekielski się zajmie tą sprawą, że on się pochyli i przypomni, jako ten, który w sumie po Urbanie był jednym z takich odważniejszych. Tak, znaczy ludzi, którzy wrócili do tematu. Później, bo to był ten mocny strzał, 2007 rok, TVN. Ja mam wrażenie, że to była cała seria mocnych strzałów, bo TVN chwilę wcześniej puścił te taśmy Beger. To były te taśmy prawdy. Potem nastąpiła ta kwestia właśnie orientacji Jarosława, wypowiedziana przez Lecha Wałęsę. Oczywiście Jarosław żadnej sprawy Lechowi Wałęsie nie założył. Po czym doszło w 2009 roku do kolejnej sprawy, czyli do pojawienia się Janusza Palikota, który wyszedł i powiedział u Moniki Olejnik, że wszyscy wiedzą przecież, że Jarosław Kaczyński to jest gej. To nawet nie wiedziałem. No to, to program Moniki Olejnik do tej pory wisi sobie w internecie, można sobie obejrzeć, posłuchać i znowu ciszę. On to powtórzył wiele, wiele razy i powiem szczerze, ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy Jarosław Kaczyński na moją krótką twitterową wzmiankę, którą przeczytało tam parę tysięcy osób, zareagował strzałem z armaty do wróbla. No bo czy tam z bomby atomowej do wróbla, pismem przed procesem, że mam przeprosić za trzy zdania, które napisałem. Albo nawet dwa. No tak, czytałem, o tym wiem. No, w związku z tym, zamiast przeprosić, nagrałem mój program. Dlatego, że powiem szczerze, nosiłem się z tym od wielu lat, bo materiały tej słynnej teczki Busia, które w pewnym momencie w 2007 zaczęły krążyć, one dotyczyły nie tylko, no bo tam bardzo centralną postacią Busia jest Paweł Rabie. Ta wiedza dotycząca relacji Pawła Rabieja z Jarosławem jest, można powiedzieć, uzupełnieniem pańskiego tekstu z 1993 roku. Więc szkoda, że nie nagrywały się wtedy, nie było tej techniki dostępnej do kupna w sklepach, że ja nie nagrywałem na przykład swoich rozmów z Pawłem. Mhm. No szkoda, no ale nie nagrałem, to już niepowetowana strata. Ale co z tego pan pamięta, z tego Jarosława Kaczyńskiego? No oprócz tego, że pan opisał, to w tej chwili powiem szczerze, robi wrażenie, że pan skarcił swojego byłego adoratora za to, że pana porzucił. Nie. Zresztą powiem panu, że rabi mi się wcale nie podobał. Czytałem te jego listy takie jakby nastolatki takie, bardzo ładne, intelektualnie też takie sprawne, ale wcale przyjechał taki jakiś w okularach, jakiś taki chłopaczyna. Także żaden z nas nie przypadł sobie wzajemnie do gustu, pomijając to, że on swoim bardzo sprawnym IQ od razu zobaczył, że no tutaj się nie pożywi ani w sensie dobicia się do jakiejś tam karierki, ani pewnie pomieszkać też gdzie kibla, nie ma kibla na korytarzu. No to nie, prawda? No ale nie nagrywałem. Nie, oczywiście, że ja bardzo mocno wierzę, że Paweł, który jakoś chyba umie postępować ze starszymi od siebie dużo panami, że tak samo umiał z
Jarosławem Kaczyńskim. Jakże? No taka podróż, Bałkany, tutaj prawie palmy, morze, szumi i co? I gdzieś, a tu ten noc, firmament, dobra. No i co? I nawet jakoś za rękę, a potem ręką gdzieś za udo, no aż, no musiało tak być. Nie no, ja tam pamiętam akurat, to się śmiał Tomek Szwegiert, jak ten tam, jak Jarosław wyśmiewał Kaczyński wojnę na Bałkanach właśnie. Z perspektywy i właśnie z tego była potem zabawa, że zareagowali ludzie, którzy wtedy byli z pomocą humanitarną, że byli tacy, co spali po hotelach, a byli tacy... Wojska i tak dalej? Nie, tam ktoś zareagował na tą taką... W zeszłym roku była taka jakaś niefajna wypowiedź Kaczyńskiego dotycząca właśnie wojny na Bałkanach, że tam postrzelali, potańcowali i se poszli, coś w tym stylu. To jest parafraza, to nie były te słowa. I mieliśmy do czynienia właśnie z taką, że jemu się ta wojna właśnie z Jugosławii zupełnie z czym innym kojarzyła, a nie z krwawymi rzeczami. Niech mi pan powie, bo pan powiedział skandalista, czyli tak naprawdę po tych 30 latach to pamięta pan, w ogóle gratuluję formy, bo nasz rozmówca, drodzy państwo, za chwilę tak skończy 90 27 maja. 90 lat, więc to i tak fenomenalne, więc... Czyli 60-letni reporter, dziennikarz napisał taki tekst. W sumie Kaczyński w 93 roku to już był schyłkowa postać polityki, bo już to nie był ten Kaczyński, który siedział w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, który był szefem, który był przewładny, który miał wpływ na służby. Teraz to już był człowiek, lider partii, to wcale nie największej opozycyjnej, Porozumienie Centrum. Czyli... Wierszówka od Urbana? Kto zaproponował? Pan Urbanowi tekst, czy Urban panu? Nie, pewnie ja Urbanowi. Zresztą ja dla Urbana potem, on bardzo dobrze płacił, a ja byłem, ja przez przypadki właśnie takie, co to pan powie, że skandalista, to na przykład ktoś się zwrócił do mnie, żebym mu coś tam napisał, to ja pisałem, nie wnikając specjalnie, kto mi zleca to coś. I w ten sposób, zupełnie przez nieuwagę, napisałem chyba 2 czy 3 teksty, nie czytałem i dokładnie nie wiedziałem, gdzie one są drukowane. Był taki Leszek Bubel, okropna postać, ale on funkcjonował w takich pawilonach tam przy Jana Pawła, takie wgłębienie tam jest i tam były takie byle jakie, takie sklepiki. I ja zupełnie nie wiedziałem co, tylko ja potem napisałem jakiś pierwszy, drugi nie pamiętam o czym, a trzeci pamiętam o Kwaśniewskim, którego ja bardzo cenię i lubię i uważam, że jest on jednym z nielicznych prawdziwych polityków polskich. W każdym razie i dopiero wtedy ja pamiętam przyszedłem, tak patrzyłem po tych różnych panach, bo tam było tak kilkunastu tych piszących i tak dalej. I mówię, a czy mógłby zobaczyć państwa jakieś takie wydruki? I jak tam zobaczyłem, tam były jakieś takie kalendarzyki dowcipów antysemickich, jakieś zupełne, absolutne obrzydliwości, to szybko już przestałem tam pisać. Oczywiście, ale tak samo książkę taki Nasierowski, Ty pedale, ty Żydzie, to złożyła mi się z takich tekstów dla innego, jakiegoś pornosa krakowskiego, ale ja nie czytałem tego pornosa, tylko potem się dowiedziałem. Wysyłałem i tam były takie no, pornograficzne rysunki i tak dalej, a ja jako, że wtedy to moje nazwisko było dosyć znane, bo te książki się i dobrze sprzedawały i ta pierwsza książka Zbrodnia i rzeczywiście no, miała ogromny odbiór, no to oni mnie tak wzięli. Także to właśnie takie jest to moje skandalizowanie, wie pan, że jakiś gdzieś nie chcąc przez nie uwagę, albo ja się zamyślę. A Urban, jak pan mówi, że pan przyniósł do Urbana, to Urban nie chciał kontynuowania tej sagi, nie chciał więcej, bo to było, powiem panu tak, operacja Buź trwała do 96 roku. Piękne, bo ja dzięki
temu, że Pan był łaskaw mnie zaprosić. Dużo rzeczy się dowiem o sobie, których albo nie pamiętam, albo nie, gdzieś tak uszły. Nie, bo chodziło mi o to, że to się pojawiło w połowie tejże operacji. To był wdzięczny temat. I przy pańskich kontaktach po prostu... No nie, w każdym razie nie. W każdym razie ja potem robiłem dla Urbana taki happening, gdzie zorganizowałem grupę młodych prawicowców, wtedy, która jeszcze funkcjonowali tam na Foksal. Oczywiście ja nie, bo ja byłem wtedy rzeczywiście dosyć dobrze znany jako ten Nasierowski. W każdym razie i oni zgłosili się do... Sakiewicz był wtedy, był, jeszcze była taka pani, która, dziennikarka, która jakoś wypluło ją coś z tej redakcji, w ogóle chyba z dziennikarstwa. Elżbieta Isakowicz-Zaleska, to. Tak, tak. I po prostu, także ja się tam nie pojmowałem, ale młodzi ludzie uczeni przeze mnie tam zgłaszali się, że prawda, oni kochają, prawda, Kościół, że nienawidzą tego, tego lewaka, tego Urbana, że tu coś trzeba zrobić i oni... Przepraszam, sama Elżbieta Isakowicz, ja już sobie przypomniałem, bo to pomyliłem im nazwisko. Tak, ale... Była. Była dobrze, to ona wtedy uczestniczyła. Zresztą mam jeszcze zdjęcia z tego happeningu, gdzie... jest ona, jest Sakowicz, ja jestem w przyklejonej brodzie i w ciemnych okularach, bo tam się pojawiłem, bo to zorganizowaliśmy taki pochód wzdłuż domu w centrum, gdzie zwerbowałem do tego wszystkiego pod plakat, pod transparent Polska Rodzina, moją przyjaciółkę, ale taką dziwkę z forum, jej faceta, takiego gangstera holenderskiego. No i dziecko, mieli to dziecko tam, także dziecko, które było jakimś wypadkiem jej przy pracy z jakimś szwedzkim obywatelem, także taka międzynarodowe takie koneksje tego. No i oni byli pod tym sztandarem, pod tym transparentem Polska Rodzina. Bardzo piękne to było, dlatego że oni nie bardzo dowierzali. Pojechaliśmy do Gliwic, i tam taki mój młody kolega Kokos był już aktorem w teatrze, w Zabrzańskim teatrze. No i wtedy tam pochód zrobiliśmy taki, palić Urbana, kukłę i tak dalej, i tak dalej. To było po to, żeby pokazać potem ci młodzi ludzie, ci bohaterowie tego i uczestnicy tego i twórcy tego, jak poszli do Sakiewicza. Sakiewicz, ciągle mi się mówi z Potopem, wie pan? Sakiewicz, to, bo jeżeli chodzi o Gazetę Polską, to Sakiewicz. Sakiewicz, no, a Sakowicz to był w Potopie. Możliwe i w CBA nie do niedawna. No to też. To myśmy zdjęcia porobili i znowu wtedy, żeby się wykazać, że naprawdę jesteśmy sprawczy i że potrafimy komórki młodych sympatyków Gazety Polskiej, prawda, stworzyć poza stolicą. Oczywiście ja... A rozumiem, że założyliście takie gejowskie... Nie, to nie było nic wspólnego z gejostwem. Niestety nie. Niestety nie. To, nie widziałem, to jeszcze nie widziałem, gdzie właśnie, był żart. Gdzie właśnie, był żart. Nie, i potem robiliśmy to dla Urbana i za duże pieniądze. Bo Urban chciał mieć własny klub Gazety Polskiej, tak? Nie, Urban zrobił z tego fotomontaż, znaczy taki, to na pierwszej stronie, na rozkładówkach były zdjęcia z tego, jak się pali kukłę Urbana, jak się wykrzykuje precz z... Aha, czyli on zorganizował on własny tak, hejt. Natomiast jednocześnie Gazeta Polska w szczerości swojej organizowała pochód i palenie kukły Urbana, ale... Czyli krótko mówiąc, nie wiedziała o tym, że Urban zapłacił za ich imprezę. I nie wiedzieli o tym, że jak młodzi ludzie, moi współpracownicy, brali faktury na materiały, na to wszystko i tak dalej,
To, że te faktury, że Jerzy Urban zapłacił za faktury, roast Jerzego Urbana. A nie, ale Sakiewicz zapłacił, dlatego że to były faktury wzięte od Gazety Polskiej, która na siebie. Czyli to Urban zorganizował za pieniądze Gazety Polskiej. Tak, tak. Po czym była ta rozkładówka w nie, dzień po tej, że kiedy Gazeta Polska dała swoje takie, no, chwalące się, że potrafimy, że umiemy, że organizujemy, że będziemy mieli takie organizacje młodzieżowe, Gazety Polskiej, nie tylko w Warszawie, ale i na prowincji. I oni to też dali fotografię z tego, ale tego, to tak było zrobione, że tego samego dnia, kiedy wyszło nowe nie, na którym był także Urban, przyjęcie już nas wszystkich u Urbana, po już spaleniu tej jego kuchy i tak dalej. I te zdjęcia poszły na rozkładówkę, a w Gazecie Polskiej też były zdjęcia, tylko takie chwalące się, że my, prawda, organizujemy takie przyczółki młodzieżowe prawicy naszej katolickiej i tak dalej. Toż podsumowując. Ale ja tak mówię o czym innym. Mi jest przykro, że ja pana zawiodłem. Nie, pan mnie nie zawiódł. Pan powiedział dokładnie to, co chciałem, natomiast myślałem, że pan ma trochę więcej wiedzy. Myślałem, że ktoś poza Pawłem Rabiejem się wykluje z tej historii jeszcze. Pewnie by się wykluł, albo zapomniałem, bo ja szczerze tak, ja nie cierpiałem nigdy jako gej. Bardziej mi chodziło, przez to ja nie mam tego wyczucia, bo to można bo taką trochę chciałem poznać motywację, bo ten tekst, no to był pierwsza, w zasadzie jedyna, powiem szczerze, jedyne coming outowanie mimo wszystko czołowego polityka Polski. No miło mi jest, podtrzymuje. Nie, bo to było pierwsze coming outowanie polityka, powiem szczerze, był jeszcze jeden polityk, który bywał prawie liderem partii, który się z kolei wyautował z polityki w momencie, w którym po Warszawie zaczęły krążyć informacje o sprawie w prokuraturze, w której się właśnie pojawiał jako człowiek, któremu zarzucano jakieś narzucanie swojej własnej osoby, dorosłej osobie tej samej płci. I to w tym momencie kończyłoby i facet zniknął z polityki. Natomiast ja mam wrażenie, że my w Polsce żyjemy, no przecież gdybyśmy byli w Ameryce, to Jarosława Kaczyńskiego by rozszarpali w tydzień. Tak. Bo to jest, mając nawet idąc od pana, no bo idąc od tego całego środowiska, no to nie da rady, żeby wszyscy, to jednak jest środowisko, to jest 30 lat. Jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mi opowiadali początek lat, ten przełom 80-tych, 90-tych, no to był straszny miszmasz. To jest tak, że dziennikarze, służby, biznesmeni w różnych konfiguracjach, przechodzący po prostu. Powiem szczerze, zawsze mnie fascynuje, że to się utrzymuje ta, no mimo wszystko, złama milczenia. Kiedy pojawił się ten proces, bardzo mocno to zostało naruszone. I to chyba też przeraziło Kaczyńskiego, który nie sądził, że Gazeta Wyborcza się pochyli, że jak pan wspominał przed tym, że miał pan rozmawiać, ale z Gazetą Wyborczą, ale Gazeta Wyborcza jednak się wycofała. Jakie mam wrażenie, prawdopodobnie z powodu Pawła Rabieja. Piotr Głuchowski jest takim bardzo rzetelnym i świetnym zresztą reportażystą. Natomiast ja mam wrażenie, że on się po prostu wycofał, dlatego żeby, bo Rabiej stoi na stanowisku, że pomiędzy nim a Jarosławem Kaczyńskim nic nie było. I jakby tam mocno, ja się śmiałem z tego, że to jest właśnie, to można przyjąć, że Mazurek jeszcze w 2016 roku, kiedy go dociskał, to się śmieje zawsze, że ten wywiad pokazuje, że w tamtym czasie chyba negocjował kontrakt, bo wywiad naprawdę jest po cienkim lodzie. Bo to można docisnąć, no, można właśnie wymienić szereg nazwisk polityków PiS, o których wiadomo, że nie było to nagłośnione, ale mieli orientację homoseksualną i to była właśnie ta, na tym też polegała teczka Buś. Teczka Buś była takim zbiorem relacji, zbiorem też ludzi przechodnich, czyli z kim nawiązuje relacje po Kaczyńskim Rabiej. To jest taka właśnie historia, która w amerykańskich mediach zostałaby rozbita, opowiedziana do ostatniego
jakby powiedzieć, zdania. W Polsce opowiedzieliśmy parę ciekawych rzeczy. Pan Piotr Polaszczyk. Tak, pamiętam z lektury. Tak, pan Piotr Polaszczyk powiedział, że co prawda on nie. No właśnie, ale, to tak ale, jak rabiej ale, nie. Ale on nie, ale powiedział, że teczka zawierała intymne tak. rzeczy i potwierdził, że były to ten. Miał przyjść do mnie na wywiad. To byłaby ciekawa rozmowa. No bo ponieważ ja miałem wiedzę, powiedzmy sobie, trochę stojącą w sprzeczności z jego publiczną deklaracją. No tak, on teraz się... Nie, on miał przyjść, to była ciekawa rzecz, jego oczywiście aresztowano a propos naszych rozmów, że jesteśmy inwigilowani i że Jarosław Kaczyński będzie wiedział w dniu, w którym pan przyjechał do mnie na tego, to będzie wiedział, że rozmawialiśmy. To była właśnie taka historia, że on wyszedł ze szpitala, miał wyrok do odsiedzenia, ale to była jakaś odległa jeszcze sprawa, bo trzeba... Wreszcie. Tak, trzeba, ale trzeba go wezwać i tak dalej, i tak dalej. To po prostu przyjechali i go zabrali, bo ktoś napisał, że on chce uciec. Jeszcze napisali, puścili tego, że on już miał wykupiony bilet. No oficer, facet, który po prostu zęby zjadł na sprawach ściśle tajnych, po prostu uciekałby samolotem rejsowym z Polski. No, proszę. Oczywiście żadnego listu nie było, potem drukowano sprostowanie, natomiast chodziło po prostu o to, żeby nie udzielił wywiadu, żeby nie opowiedział tego, co wie. Oczywiście on powiedział bardzo mocną rzecz, jak pan pamięta, on powiedział, że teczkę Busia zabrał Macierewicz i szantażuje. Tak, na pewno, nie tylko tę teczkę. No to tak jak na ostatnie pytanie, które chciałem zadać, pan już wcześniej odpowiedział, że Paweł Rabiej się po prostu boi i że wiele osób się po prostu boi Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście, że tak. Wie pan, ten efekt mrożący nie tylko do prokuratorów, sędziów, ale do kogoś, do babć klozetowych też może być. Bo... Ale to ja teraz rozumiem, dlaczego ja się miałem przestraszyć pozwu. Bo to wie pan, bo ja wychodzę w tym momencie jako człowiek, który po prostu reaguje nie tak, jak Kaczyński oczekiwał. On oczekiwał po no prostu, to na pewno nie. No, on, oczekiwał jest... po prostu, on oczekiwał po prostu przerażenia. A ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłem pozew, to dostałem rozbawienie. Tak, no to wyobrażam, jak ja tamten pozew dostałem, to byłem zachwycony i z żalem dowiedziałem się, że niestety... No to pewnie, wiem, pewnie był źle tego, no bo... Został umorzony, czy coś, czy wycofany, nie pamiętam, ale... Ale wiem, tak, dużo polityków, bo w tej chwili przypomniało mi się... Był taki Jan Parys. No był. Był taki teraz, Jan... teraz jest gdzieś tam z tyle... Tak, Jan Parys, który wtedy posądzano go, ich dwóch, o z Sikorskim, o takie, że chodzą nie, no, ze teraz, sobą. Nie no, to już, teraz to już pan strzelił. No nie strzelam, strzelam to, nie co... Nie no, pan Radosław Sikorski to człowiek, który to, zasłynął było, słynął z tych, z, to, co z było pięknych kobiet w jego to, otoczeniu. Co było wystrzelone. Proszę pana, jeżeli już mamy tak trochę socjologizować, jeżeli z punktu widzenia geja dużo łatwiej jest przespać się z rasowym, tak zwanym dziwkarzem i tak dalej, niż z jakimś, prawda, takim poczciwym heterykiem, wie pan, który nie lubi, nie wyobraża, dużo łatwiej. I wie pan, ja mam na to dużo przykładów, nie tak dużo swoich, ale takiego mojego zmarłego kolegę Rysia Ostałskiego, który miał oczywiście, był właśnie masę, miał żonę, miał kochanki. A coś pan zapamiętał z tych sprzed 30 lat, co Rabiej mówił o Kaczyńskim albo czego nie mówił? Znaczy, szkoda, że ja tak podchodziłem do tego zagadnienia tak lekko, że niby o czym sprawa, a co takiego wielkiego znowu. Nie wiem, musiał pewnie sięgnąć do tego tekstu, który napisałem, a napisałem na pewno w świadomości, że to jest upublicznianie jakichś prywatnych, skandalicznych okoliczności. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Jerzy Nasierowski, człowiek, który 30 lat temu coming outował samego Jarosława Kaczyńskiego. Tekst przeszedł do historii jako mąż Kaczyńskiego, tak. I opisywał relacje
Pawła Rabieja, wówczas dziennikarza, z politykiem Jarosławem Kaczyńskim. Paweł Rabiej do dzisiaj wszystkiemu zaprzecza, natomiast powiedzmy sobie tak, po 30 latach tekst pozostaje pierwszym chyba do tej pory takim jedynym przykładem w Polsce, kiedy prasa zajęła się, i to wtedy poczytna, bo tygodnik nie miał wtedy nakład idący w 700-800 tysięcy nakładu, zajęła się czołowym polskim politykiem. W Polsce żyjemy dzisiaj w łudzie takiej transparentności, w której po prostu orientacja polityków, jeżeli nawet zajmują się hejtem na LGBT, tak jak Jarosław Kaczyński i jego otoczenie, pozostaje tematem tabu. No tak.